Autorką tych zdjęć, które tu widzicie na ścianie, jest Marta Bogdańska, fotografka mieszkająca między Warszawą a Bejrutem. Przyjechała dzisiaj rano na nasze spotkanie z Libanu. Gościem specjalnym jest również pan dr Wojciech Wilk, szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacji Polski pozarządowej, jedynej, która prowadzi działalność pomocową w Libanie za środki MSZ-u. Moderatorem dzisiejszej rozmowy będzie Ania Cieślewska, współpracująca z PCPM, badaczka, specjalizująca się w Azji Centralnej. Zapraszam na rozmowę. Witam serdecznie. Słuchać mnie? Tak? Był tematem przewodnim dyskusji, co dzisiejszej będzie pomoc humanitarna głównie na terytorium Bliskiego Wschodu, ale możliwe, że zahaczymy jakieś inne tematy, jeżeli oczywiście tak się rozwiniemy w tym kierunku. Ja myślę, że ja do dyskusji przejdę, powiem tylko, że tutaj lecą zdjęcia Marty z Libanu, tak? Z różnych miejsc w Libanie. To są zdjęcia związane z uchodźcami oczywiście. Także można te zdjęcia oglądać w trakcie panelu i również zdjęcia Marty są wystawione tutaj wokół na ścianach. Może ja zacznę, Marta, od ciebie, ponieważ to jest jakby finisarz twojej wystawy. Opowiedz troszeczkę, jak powstał w ogóle pomysł na projekt i jak doszło do jego realizacji. Dobry wieczór Państwu. Projekt Exilium właściwie zaczęłam już w 2012 roku, czyli zaraz po, właściwie rok po wybuchu wojny w Syrii. Wtedy jeszcze właściwie bardziej ruchu protestów niż wojny. A zaczęłam go dlatego, że coraz więcej moich znajomych z Syrii przybywało do Libanu. Byli oni w różnych sytuacjach życiowych. Nie zawsze byli to tacy stereotypowo postrzegani przez nas uchodźcy, czyli żyjący w namiotach, biedni ludzie, którzy po prostu nie mają za co przetrwać dnia. I chciałam po prostu chciałam dowiedzieć się, jakie są ich prywatne historie, dlaczego wyjechali, co konkretnie było powodem tego, że musieli opuścić Syrię. I tak się zaczęło i wtedy zrobiłam pierwsze kilka portretów i zebrałam pierwsze kilka historii. I później z różnych powodów musiałam trochę zaprzestać tego projektu i wróciłam do niego w 2015 roku, już takim we współpracy z Fundacją Bella w Bejrucie. I jakby ruszyłam w Liban. Zaczęłam rozmawiać z ludźmi w różnych sytuacjach życiowych, w różnych regionach Libanu, którzy też pochodzili. Staram się docierać do osób z różnych regionów Syrii, tak żeby mieć jakiś taki przekrojowy obraz ludzi, którzy uciekają z Syrii. Może tak na początek. Dobrze, a ponieważ pracujesz tam kilka lat, to czy mógłbyś powiedzieć, jak to jest z kontaktem z tymi ludźmi? Ja rozumiem, że ty ich spotykasz, później nagle urywa się ten kontakt, i znowu wracasz. Ja wiem, że to jest skomplikowane i te historie też są skomplikowane, ale może mogłabyś troszeczkę o tym opowiedzieć? Znaczy, jeśli chodzi o kontakt z osobami w tym projekcie, to przebiegał bardzo różnie. Część z nich po prostu znam osobiście, albo byli to znajomi, albo przyjaciele moich znajomych. Z tymi osobami oczywiście mam cały czas kontakt i spotykam je też czasem na kanwie towarzyskiej po prostu. Natomiast osoby, do których docieraliśmy na przykład w tak zwanych informal settlements, jak to jest po polsku? Nieformalne obozowiska namiotowe, na przykład w Dolinie PK, no to niestety tych osób no nie znam prywatnie, do nich po prostu docieraliśmy dzięki współpracy z różnymi organizacjami, z różnymi osobami. Te organizacje na przykład przedstawiały nas, przedstawiały projekt, my tam jeździliśmy, zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Kto chciał być w tym projekcie, kto się zgodził na opowiedzenie swojej historii, na wystąpienie w tym projekcie, wtedy jakby robiliśmy te zdjęcia, przeprowadzaliśmy wywiad. Ja oczywiście współpracowałam z fikserem, który mówił bardzo dobrze po arabsku. Cały proces był dosyć skomplikowany, ponieważ my prowadziliśmy najpierw rozmowy po arabsku, później spisywaliśmy te historie po arabsku, co też było dosyć ciekawe, ponieważ to są dialekty syryjskie, co nawet niektórzy Syryjczycy mają problemy ze zrozumieniem dokładnym tych wypowiedzi. Następnie przetłumaczyliśmy to na angielski i z tego powstały takie jakby, oczywiście to były wywiady, ja stworzyłam to w formie
historii, ponieważ uznałam, że to będzie ciekawsze do przeczytania dla ludzi podczas wystawy, jako opowiedziana przez kogoś historia. No i później przetłumaczyliśmy to na polski. Także niestety nie ze wszystkimi osobami mam kontakt. Też ci ludzie często byli jakby w podróży, tak? Oni często zmieniają miejsce. Tak, ja też chciałam zauważyć jedną rzecz, jakby podkreślić, że dla mnie ten projekt był bardzo ważny, dlatego że ja chciałam pokazać, że to wygnanie, jakby to uchodźstwo, tak, to o czym mówimy tak dużo ostatnio, to nie jest jakby jednorazowy czy akt, tak? Akt czy coś, co się raz przytrafia, gdzieś się ktoś przemieszcza i już znajduje dom i tam sobie mieszka. To jest z reguły gehenna, która trwa od kilku miesięcy, to pewnie jest nasz konkretny przykład, która trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Ci ludzie są po prostu bardzo często przemieszczani z miejsca na miejsce. Najpierw w Syrii uciekają z jednej wsi do drugiej wsi, od jednej rodziny do drugiej rodziny. Kiedy im się kończy jakby możliwość jakiegokolwiek zostania w Syrii, wtedy zaczynają uciekać dalej, tak? Czy to jest Liban, czy to jest Turcja, czy to jest Jordania. Więc to ich życie to często tak przez dwa lata wygląda, trzy lata, tak? Też nie znaczy to, że jak w Libanie docierają do jakiegoś miejsca, to zostają tam na dłużej jakby. To też jest bardzo, pewnie o tym potem opowiemy, bo to jest bardzo specyficzna sytuacja akurat Libanu, gdzie pewne rzeczy nie są uregulowane prawnie i ci ludzie często żyją po prostu w warunkach takich, że nie mają zapewnionego na przykład wynajmu mieszkania na najbliższy rok, tak? Można im wypowiedzieć im umowę, często nie mają żadnych umów, więc są w takiej sytuacji niepewności bardzo długo i nie docierają do jakiegoś punktu, w którym mogą sobie wreszcie odpocząć, powiedzieć, znalazłem jakieś miejsce, w którym jestem i w którym mogę zostać. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Ja bym prosiła teraz Wojtka, żeby tak troszeczkę złoty ptaka może naświetlił sytuację uchodźców w Libanie. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za możliwość pokazania właśnie zdjęcia, o którym mówisz, z punktu widzenia takiej perspektywy makro, gdyż troszeczkę, nawet jak zacząłem patrzeć na zdjęcia, sobie bardzo szybko uświadomiłem, że ja nie patrzę na osobę, tylko patrzę na tło tego zdjęcia, na drugi plan, z czego są zrobione namioty, jaki jest podłoże w obozie, czy jest błoto, czy jest żużel już wysypany, czy jaki jest typ domu, no bo tym się właśnie zajmujemy na pomoc. Dobrze byłoby zacząć od takiej perspektywy regionalnej. Syria i Irak to są dwa konflikty, które szczególnie poprzez powstanie państwa islamskiego się połączyły w jeden. One już były w dużym stopniu połączone jeszcze nawet przed rewolucją w Syrii, ale już od momentu w 2014 roku powstania państwa islamskiego te konflikty się praktycznie stały w jeden. Jeżeli byśmy patrzyli na te dwa kraje, znowu jako takie wspólne twór, niektórzy mówią go politycznie, że to się nazywa Syr Irakiem, to na tym te dwa konflikty wytworzyły falę 15 milionów uchodźców, z czego około 8 milionów pozostaje na terytorium Syrii, 5 milionów to są uchodźcy w regionie, głównie na terytorium Syrii, terytorium Turcji, a także Jordanii i Libanu, około 2 do 3 milionów uchodźców jest na terytorium Libanu. Więc jest to gigantyczny kryzys uchodźczy i jest najmniejszy kryzys uchodźczy od czasu komunistycznego. I teraz ten kryzys trwa już 6 rok. I jak na razie nie ma perspektywy na to, że on się szybko skończy. A nawet jeżeli wojna w Syrii zostałaby w jakiś sposób wygaszona, żeby te linie frontu przestały się przesuwać, to ludzie nie mają żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że po powrotach terytoria kontrolowane przez rząd nie zostaną aresztowane, nie zostaną badane przed agresją, czy nie znikną po prostu z powierzchni ziemi. Więc na razie o masowym powrocie uchodźców z Syrii do Syrii nie możemy nawet myśleć, o czym zacząć to mówić. Więc znowu uchodźcy są w takim stanie zawieszenia, które jest problemem dla wszystkich typów uchodźczych, ale żyją z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. A jest to już 6 rok i 6 zima, więc gdyby schodząc z tego poziomu regionalnego do poziomu miejscowego, uchodźcy syryjscy w Libanie nie są uchodźcami z punktu widzenia prawnego. Są to turyści, jest tam taka kategoria wizowa jak po prostu wizy, czy
czy gość, który jest po prostu, no tam my przyjeżdżali jako na misję, który jest świetny Libanu, odhaczamy ten sam, tą samą rubrykę jak uchodźca syryjski, co oznacza, że uchodźca syryjski musi przedłużać pozwolenie na pobyt w tym kraju. Co kosztuje go w tym roku około $300 za rodzinę. To jest dla Syryjczyków bardzo dużą ilością pieniędzy, gdyż średni dochód na średnia pensja w Syrii w 2015 roku to było około $53. Więc jeżeli taka osoba musi raz do roku zapłacić $300 za odnowienie ikamu, czyli pozwolenie na pobyt, do tego musi zapłacić 150 dolarów miesięcznie za wynajem mieszkania. Musi do tego zapłacić za żywność, za leki, za wysłanie kosztów i tak dalej. To wychodzi wydatki takiej rodziny miesięcznej, że powiedzmy $300, a ich dochody są żadne albo prawie żadne. Więc te rodziny, które jeszcze dostają jakąś pomoc humanitarną, się utrzyma na powierzchni, ale te rodziny, do których tej pomocy humanitarnej nie starcza, toną w absolutnym ubóstwie. I teraz jedną z najbardziej przerażających statystyk to jest to, że obecnie któryś z uchodźców na Bliskim Wschodzie nie charakteryzuje się jakimiś dużymi przestrzeniami ludności, jakimiś wielkimi falami operacyjnymi, gdyż granice są bardzo zamykane. Liban, jako ostatni z krajów, który się wyjął, zamknął swoją granicę w październiku 2014 roku i od tej pory ta liczba uchodźców się de facto nie zmienia. Główną charakterystyką obecnej sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie jest to, że uchodźcy, że poziom ubóstwa wśród uchodźców bardzo szybko idzie do góry. Jeszcze 2 lata temu 30% uchodźców żyło poniżej granicy ubóstwa. W tym roku, czyli pod koniec 2016 roku, to jest 70% uchodźców w sowieckim Libanie. Czyli są tysięcy ludzi, która żyje poniżej granicy ubóstwa. Teraz już nawet nie mając środków na położenie wszystkim potrzebującym, to sprawy patrzeć na gdyby rozbicie osób żyjących w ubóstwie na jeszcze osoby, które żyją poniżej już absolutnej granicy ubóstwa, czyli takie, które nawet nie są w stanie się wyżywić. I to jest połowa ludności w serii Libanu, czyli 500 tysięcy ludzi. Więc no, cały czas łapiemy te osoby, które po prostu przepadają przez te kolejne świta pomocowe. Niestety pomoc humanitarna, taka powiedziałbym bardziej kompleksowa, sięga może do 20-25% uchodźców syryjskich. Nawet połowa tych ludzi, którzy nie mają co do garnka przysługów włożyć, dla niej już nie wystarcza pomocy humanitarnej, co dopiero dla osób, które żyją troszeczkę lepszą pomoc. Ja się dowiedziałam, że pomoc została zmniejszona międzynarodowa. Czy mógłbyś coś więcej na temat powiedzieć? Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy to może, nie wiem, jest informacja nieprawdziwa? A jeżeli tak, to dlaczego została zmniejszona, skoro są większe potrzeby? Kolejne podstawowe pytanie. Dziękuję pani moderator. Proszę państwa, gdy ktoś jest uchodźcą, musi dostać gdyby, oczywiście jakiś pakiet minimalny pomocy humanitarnej. Wartość tego pakietu zależy od tego, jakie są ceny na danym rynku, jaki to jest typ kraju. Bardzo często się porównuje uchodźców syryjskich do uchodźców z Somalii, gdzie im wystarcza per osoba pakiet pomocy humanitarnej w wartości $57 na osobę rocznie. I to jest jakaś płachta namiotowa w obozie dla Dawy. W Kenii, kilka dużo innego ustawu urodzenia i de facto tyle. To jest zestaw pomocowy dla uchodźcy somalijskiego. Natomiast w przypadku uchodźców już będących z tak zwanych krajów średnio rozwiniętych, jak Syria, ale także będących w kraju, który tani nie jest, który jest Liban, to w tym momencie wartość tej pomocy na osobę, która jest potrzebna, to jest przynajmniej około $100 na osobę na miesiąc. 12 razy więcej niż w przypadku takich uchodźców somalijskich. To, co byśmy nazwali wartością takiej kompleksowej pomocy humanitarnej dla Syryjczyków w Libanie, to jest gdzieś około $300-350 na rodzinę miesięcznie. To jest już taka kwota, która naprawdę takie osoby wystarczy, takiej rodziny wystarczy, ale taką pomoc zostaje tylko 20-21% uchodźców. Cała reszta dostaje albo dużo mniej, albo nic. My jako PCP, dzięki finansowaniu z polskiego MSZ, próbujemy robić takie troszeczkę hybrydowe podejście, czyli takie troszeczkę po taniości, gdzie nie stać nas na zapewnienie kompleksowej takiego pełnego pakietu pomocy humanitarnej, próbujemy przynajmniej zapewnić uchodźcom syryjskim dach nad głową poprzez współpłacenie czynszu za ich mieszkania. To jest to, co widzicie. Spośród tych uchodźców syryjskich 85% mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, albo w garażach, albo w piwnicach, albo w strychach, albo w cudnych, albo
w oborach, no cokolwiek, co ma cztery ściany i dach. Tylko 15% uchodźców żyje w tych takich rozpadających się obozowiskach namiotowych. Więc 80% ludzi musi płacić czynsz. Stąd ci ludzie, co płacą, co mieszkają w tych obozach, też muszą płacić czynsz tylko za ziemię pod tym namiotem. I w tym momencie próbujemy przynajmniej pomóc im, żeby ten czynsz mogli zapłacić, aby po prostu nie żyli w strachu przed eksmisją, a to jest niesamowity strach, czyli ludzie są rzuceni na bruch w pośrodku zimy. Do tej pory nasza pomoc, i to znowu mówię, w obecnych 60% finansowana przez NZ trafiła do 25 tysięcy uchodźców, w tym 10 tysięcy w tym roku, więc to zdecydowanie największy polski projekt humanitarny. Ale znowu, wobec miliona uchodźców syryjskich w Libanie jest to tylko 1% osób, którym jesteśmy teraz w stanie pomóc. Jeszcze może bardzo dziękuję za wyczekujący komentarz na to. Ja tylko chciałam dodać, bo może nie wszyscy Państwo wiecie, jaka jest właśnie, bo trochę wspomniałeś o tym, jaka jest sytuacja uchodźców w Libanie, bo to nie jest tak jak w Turcji. Bo to nie jest tak jak na przykład w Turcji, Jordanii, gdzie są po prostu zorganizowane, prawnie uznane obozy, gdzie ci ludzie po prostu mieszkają, jest łatwo do nich też dotrzeć. Nie wszyscy, ale większość. I w ten sposób można też im w pewnym sensie łatwiej pomagać. Tak? Pomoc może być bardziej zorganizowana, bo można ją dys... Tak? No. Okay. Ale w Libanie jest to, są to wszyscy. Tak, jakby, i nawet te obozowiska są, to też nie są takie legalne obozy na uchodźców, tak? To są często po prostu ktoś gdzieś udostępnia ziemię, rozstawia się jedna rodzina, przyjeżdżają trzy kolejne, przyjeżdża cała wioska i tam wszyscy po prostu sobie rozkładają te namioty. I ta pomoc jakby, to też pewnie jeszcze o tym powiesz, ta pomoc jest też utrudniona przez tę sytuację, że ci ludzie mieszkają właśnie w piwnicach, w jakichś rozpadających się mieszkaniach, trzeba ich znaleźć, trzeba lokalizować te rodziny, trzeba jakby tworzyć te mapy, oni są eksmitowani, są przemieszczani, sami się przemieszczają. To jest po prostu bardzo skomplikowana sytuacja przez to, że nie jest w żaden sposób też przez Liban prawnie uregulowana. Znowu, ale przy każdej, że są zawsze te plusy dodatnie, plusujemy, prawda? Mówimy tutaj o, rzeczywiście, znaleźć Syryjczyka w Morzu Libańczyków, to jest wyzwanie, dlatego że oni dla nas są identyczni. Dla osoby naprawdę nie znającej dobrze arabskiego, jeszcze mówię tym samym akcentem, więc czym bardzo do siebie podobne, więc nie jest to łatwe jedną osobę drugą zróżnić. Natomiast teraz już wchodzą te rzeczy. Każdy uchodźca syryjski ma telefon komórkowy i każdy, i my jako partner operacyjny Biura Wysokiego Komisarza do spraw uchodźców mamy możliwość zaczerpnięcia danych uchodźców z bazy, która ma 245 tysięcy nazwisk, gdzie do każdej rodziny jest przypisany numer komórkowy. Jeżeli ten numer działa i już się zmienił, to w tym momencie z taką rodziną jest kontakt, z taką rodziną muszę nie zadzwonić, muszę prowadzić pierwszy numer telefoniczny i dopiero powinien się umawiać. Co ciekawe, uchodźcy syryjscy się tak panicznie boją specjalnych, czy tak zwanych aparatów, że oni nawet obecnie się boją, żeby im czyli jestować dane. Nie możemy stworzyć taki dom, takiej rodziny, czy tym mieszkaniem Ahmed Mustafa, bo on jak zobaczy, że jest jego dom, to po prostu wpadnie w panikę i się będzie się z tego domu prowadził, po prostu ucieknie. Ale nie ma nic przeciwko temu, że poda nam swój numer telefonu i będziemy mogli go dzwonić i po prostu w ten sposób upewnić się, że te rodziny, do których chcemy trafić, w domu wybrane pod kątem jak największego poziomu ich ubóstwa. Rzeczywiście mieszkają w tym regionie Libanu, gdzie pracujemy i potrzebują tej pomocy, którą jesteśmy w stanie dostarczyć. Bardzo dziękuję. Ja mam takie kolejne pytanie do... Muszę wydaje, że oboje z Was muszę się na nie odpowiedzieć. Jaki jest stosunek Libańczyków do rosnącej liczby emigrantów z Syrii? Czy ja bym tu nie chciała generalizować, tak, bo to jest naprawdę trudna sytuacja. Wyobraźcie sobie, że do Polski przybywa, nie wiem, 10 milionów uchodźców, tak? To jest mniej więcej taka porównywalna sytuacja, tak? W tej chwili milion zarejestrowanych uchodźców, co oznacza, że tak naprawdę jest więcej osób z Syrii w Libanie na 4,5 miliona mieszkańców Libańczyków. Więc szczerze mówiąc, no różne są te reakcje. Też trzeba zaznaczyć, że to już trwa 6 lat, tak? Ci ludzie po prostu przybywali przez 6 lat falami, kończą im się pieniądze. To jest jakby dramat też tej sytuacji. Wszystkie oszczędności, wszystko zostało sprzedane i teraz naprawdę wkraczamy w taki moment, że ci ludzie już nie mają nic, tak? Że oni wyprzedają domy na przykład na operację syna,
wyprzedają domy w Syrii za 1500 dolarów, tak? To są tego typu historie. Już nie ma jakichś rodzin, które mogą ich wspierać, nie ma jakichś uczciwych oszczędności. Więc jakby, jak Libańczycy na nich reagują? I dobrze, i źle, tak? To znaczy jest bardzo dużo pozytywnych historii na poziomie prywatnym. Ludzie jednak przez te 6 lat gościli, pomagali, małe wioski przyjmowały pod własne dachy, ludzie przyjmowali ludzi, uchodźców, którzy przez góry nielegalną drogą przekraczali granice. No ale niestety jest też dużo frustracji, agresji, takiego obwiniania Syryjczyków za wszystko, co złe, co się dzieje w Libanie, że nie ma pracy. No typowe wszystkie takie populistyczne argumenty, jakie też w Polsce możecie często usłyszeć. Jeszcze się zastanowię, co ja mogę dodać. Proszę Państwa, znaczy naprawdę można porównać sytuację Syryjczyków w Libanie z napływem Ukraińców do Polski w ostatnich latach. Wiele słyszy w Polsce głosów, że zabierają pracę, że stawki za pracę spadają, że wynajem cen mieszkań poszedł do góry, a ich jest, przepraszam, w stosunku tylko milion czy półtora miliona, a w takim porównywalnie to, co powiedziałaś, taki Liban przyjął, jest taka sytuacja, jakby Polska przyjął 10 milionów uchodźców ze wschodniej Europy. Więc ta sytuacja byłaby zwielokrotniona pod kątem i wpływu na rynek pracy, i wynajem mieszkań, i zarobków itd. I ogólnie Libańczykom się żyje bardzo ciężko z tego powodu, dlatego że w przypadku i Jordanii, i szczególnie Libanu, i gospodarki były powiązane z Syrią. Syria upadła ze względu na wojnę domową i gospodarki to bardzo odczuły. Do tego jest jeszcze wzrost osób potrzebujących pracy, co wiąże się z dramatycznym spadkiem stawek za pracę. O ile w 2011 roku Libańczyk, jak dostał 20 dolarów więcej wynagrodzenia, to w ogóle nawet się nie schylił, to obecnie Syryjczycy są samą pracę gotowy zrobić za 5 dolarów, jeśli jest tym zadowolony. Więc w tym momencie wielu Libańczyków, to mówimy o setkach tysięcy ludzi, został wypchniętych na bezrobocie, dlatego że i poziom wynagrodzenia i pewnego rodzaju godność nie pozwala im po prostu zbierać tej kwoty, która jest potrzebna im do utrzymania rodziny. Dlatego też my jako PCPM i inne organizacje humanitarne bardzo się staramy, żeby właśnie pozwolić Libańczykom na uzyskanie alternatywnego dochodu, na przykład na mieszkań dla uchodźców. Uchodźcy potrzebują mieszkania, a Libańczycy potrzebują dochodu też z wynajmu tego mieszkania, bo oni sami zostali kiedyś w bezrobocie. Są to też takie bardzo ekonomiczne powiązania między tymi dwoma społecznościami. I mam takie dwie historie, bo my pracujemy na samej granicy syryjskiej, w Libanie, gdzie z jednej strony właśnie w 2012 roku, czyli już półtora roku po zakończeniu wojny, po rozpoczęciu rewolucji, w jednej ze wsi już lokalna społeczność już miała tak dosyć Syryjczyków, nie dlatego, że ich nie lubiła, usług wydania i wszystkie swoje oszczędności. Już nie mogli już więcej im pomagać, chcieli tych Syryjczyków o mas wszystkich z tej wsi wyrzucić. I w tym momencie właśnie na prośbę UNHCR weszliśmy do tej wsi z tym programem współpłacenia za czynsz, że tylko Libańczycy zauważyli, że mogą mieć z tego niewielki, ale w miarę stały dochód. Od razu następnie Syryjczyków się zmieniło i od tej pory w tej wsi nie ma większych problemów między Syryjczykami a Libańczykami. Kilka kilometrów dalej jest taka wieś, jak my to mówimy, z długą brodą, czyli już taka dość mocno taka konserwatywna religijnie. I w tamtej wsi była taka sytuacja, że jeden z Libańczyków został zwolniony z pracy z lokalnego, znaczy z dość dużej dla nich buddyjskiej organizacji pomocowej. I tak a la Lebanese zablokowali drogi, podpali opony, wyszli z kałasznikowami na ulicy i powiedzieli, że my protestujemy, dopóki ta osoba nie zostanie przywrócona do pracy. I to było dwóch gości i trzy karabiny na krzyż i zablokowali całą wieś. Standard. Totalny standard wydarzeń, który w ogóle się nigdy nie przejął, ale dostęp do tej wsi był zablokowany. I w pewnym momencie, jak rzeczywiście już kilka organizacji pomocowych dostało podwórzki od tych dwóch czy trzech gości, UNHCR się tam zgrało i powiedział, no posłuchajcie, może wy Polacy byście pomogli w tej wsi, no bo już troszeczkę jest taka sytuacja patowa. Podjechaliśmy na tą barykadę, powiedzieliśmy, no ale bardzo nam przykro, nie czujemy się bezpiecznie, więc nie możemy w tej wsi przeprowadzić monitoringu, czy rzeczywiście mieszkańcy mieszkają w tych wsiach, a tutaj wynajmujemy 70 domów, więc musimy wstrzymać płatności. Kolejnego dnia ta barykada została zniesiona, dlatego że cała wieś tym gościom po prostu kazała to rozebrać, więc no, są te powiązania
próbujemy w pewien sposób budować to powiązanie między tymi dwoma społecznościami, bo koniec końców zabezpieczenie uchodźców, to bezpieczeństwo uchodźców, szczególnie w Ugandzie, zapewni rząd, ale pan społeczności. Jeszcze dodam, że w ogóle historia Libanu i Syrii jest bardzo skomplikowana, co też jakby nie ułatwia jakby tej całej sytuacji, tak, bo Syria okupowała Liban do 2005 roku i wielu Libańczyków po prostu uznaje ją za agresora, tak, wciąż i ten resentyment jest bardzo żywy w Libańczykach. No i to, co też wspomniałaś o tym, że odkąd Liban też zamknął kompletnie granice z Syrią, to wszelki taki jakby handel drobny umarł, tak, na tych granicach. Tam ludzie po prostu mieli ciągłą wymianę, więc tak jak to jest przy granicy, tak jak my mamy przy granicy z Ukrainą i tak dalej. Jakby jak tylko zamyka się tego typu przejście graniczne, to natychmiast bardzo dużo ludzi traci taki codzienny dochód, tak, więc to też nie ułatwia tej całej sytuacji. Ja mam takie w takim razie pytanie dopełniające do tego, co mówicie. Jakie są źródła dochodów Syryjczyków? Bo dużo się czyta na temat, nie wiem, prostytucji, powiedzmy, nie wiem, przestępstw, ale też różnych, nie wiem, bardziej ekstremalnych sytuacji. Więc, nie wiem, może chcielibyście nam trochę o tym powiedzieć. Myślę, że to jest też pytanie do obu stron. Może najpierw powiem. Dobry. Nie, to ogólnie, jak analizujemy przypadek danej rodziny uchodźców syryjskich, próbujemy zrobić im taki, na potrzeby naszej takiej analizy ich potrzeb, pewien taki bilans dochodów i wydatków. Wydatki miesięczne to jest właśnie głównie zapłacenie czynszu, potem jedzenie, kwestie zdrowotne i tak dalej. Ich dochody osób, które pracują, są bardzo niewielkie. To jest 100-200 dolarów miesięcznie, co też wystarczy na zapłacenie czynszu. A dopiero co nie mówimy tutaj o zakupie żywności, zakupie leków i tak dalej. Naprawdę trzeba bardzo się pochylić nad tym, co zrobili Libańczycy w ciągu ostatnich lat, gdyż de facto każdy właściciel sklepu ma kilka takich zeszytów, gdzie dał na zeszyt Syryjczykom jedzenie, czy leki, czy jakieś inne rzeczy, gdzie te długi Syryjczyków nigdy nie spłacone idą w dziesiątki tysięcy dolarów na każdy sklep. To jest gigantyczne kredytowanie obecności Syryjczyków w tym kraju, które zostało przedsięwzięte. Wszystko to totalnie podobne osoby, ale ci ludzie też mają w tym stopniu ograniczoną zdolność finansową w tym momencie, gdy się skończyło. Właśnie ta dysproporcja pomiędzy wydatkami a dochodami to jest to, co spędza Syryjczyków ubóstwo. Tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju, tak, to się w naszym języku humanitarnym się nazywa negative coping mechanisms, czyli po polsku negatywne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją, czyli między innymi właśnie wyprzedaż majątku, sprzedaż kuponów na pomoc żywnościową, żeby na przykład kupić leki, nie wiem, wyciągnięcie dziecka ze szkoły, żeby nie trzeba opłacić na jego książki, czy mundurki, czy dojazd. Nie, no, wszelkiego rodzaju jakieś podejmowanie się bardzo trudnych, niebezpiecznych prac. Na przykład mamy kilka przypadków dzieciaków, które pracują w kamieniołomach. A są nastolatkami. No i są oczywiście przypadki prostytucji. No, to jest akurat ta rzecz, którą się próbuje się walczyć i są kilka sposobów, żeby się z nimi dość dobrze walczyć, o pewno wszystko. Natomiast właśnie takie tonięcie uchodźców w ubóstwie powoduje to, że oni także na przykład wyprzedają sobie majątek za występek wewnątrz. Co do mam taką anegdotę, że my pracujemy bardzo blisko z lokalną społecznością, z taką lokalną organizacją, która jest de facto kierowana przez szejka, czyli takiego lokalnego imama, takiego lokalnego proboszcza. I no, w pewnym momencie rzeczywiście tej bardzo konserwatywnej społeczności pojawi się problem bardzo poważnej prostytucji wśród uchodźczyń z Syrii. I w pewnym momencie piątkowe modły nasz szejk wychodzi na ambonę, bo też jest on też mężczyzna z ambona. I ambicy ambony mężczyźni mówi, że tutaj są te kobiety, ale do nich chodzą ci mężczyźni i ja mam ich listę. I jak im przestaną, to ja tą listę publikuję. I w tym momencie przez kolejny tydzień już tego szejka się drzwi nie zamykały, bo przychodzili kolejni faceci z tej wsi i się pytali, czy szejka, czy ja mogę zobaczyć, czy mówię, skoro mężczyźni nie jest. A on brał długopis, dopisywał to listy, to nazwisko, bo już jest. I w ten sposób się w tej konkretnej wsi prostytucja się skończyła. Ale to niestety to nie jest rozwiązanie na cały kraj.
Jeszcze może dodam, że jakby z tego co ja wiem, przynajmniej to głównymi źródłami dochodów dla Syryjczyków to są takie prace dorywcze, prace w polu, prace sezonowe, jeśli jest to sezon na zbiór oliwek, to bardzo dużo Syryjczyków pomaga przy zbiorze oliwek, natomiast oni wtedy zarabiają